Laudetur, laudetur. Sztuczna inteligencja, samouczące się algorytmy, rozwinięte modele językowe, tak jak ChatGPT, teraz temat rzeka. Ale ja chciałem tu powiedzieć nie o tym, o czym jednak najczęściej się mówi, czyli na przykład w perspektywie utraty pracy przez bardzo wiele osób w aspekcie rozwoju tego typu systemów, co o pewnych problemach i wyzwaniach prawnych i prawnoustrojowych, które się z tym wiążą, które są bardzo poważne. No i oczywiście prawo zawsze będzie o krok w tył za technologią. Pierwsza rzecz to jest kwestia po prostu zwykłej odpowiedzialności deliktowej, czyli odpowiedzialności za szkody spowodowane przez systemy AI. Słuchajcie, kiedy wejdą w obieg autonomiczne samochody, autonomiczne odkurzacze, w pełni autonomiczne, musimy wypracować kodeksowy system odpowiedzialności za szkody. Na razie nie ma większego problemu, no bo za szkodę w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego odpowiada ten, kto wprowadza produkt na rynek, sprzedaje, produkuje, produkt niebezpieczny. Myślę, że ten przepis można w całości zastosować. Na razie te samochody wprowadzać będą ludzie i jakieś korporacje, a nie sztuczna inteligencja. Mamy inne rzeczy, moim zdaniem poważniejsze. Druga sprawa to jest, za chwilę upowszechniać się będzie internet rzeczy. Tak zwane inteligentne lodówki, odkurzacze, ale to znaczy, że całe nasze domy będą nagle naszpikowane detektorami, kamerami. Już teraz smartfony śledzą nas. O Jezu, niemiłosiernie, ja z żoną rozmawiam o butach, czy z producentem o butach górskich. Tu 20 minut potem zalany już jestem. Słuchajcie, a teraz będziemy szpiegowani na bieżąco przez cały czas podczas mycia, kolacji, kopulacji. Jakie prawodawca musi wprowadzić regulacje, to jest konstytucyjne w traktatach unijnych, żebyśmy nie stali się szpiegowani non-stop i bez przerwy. Teleekrany Orwella, które działały w dwie strony, są niczym. Odkurzacz, lodówka, inteligentne łóżko ogrzewające was, inteligentne kapcie ogrzewające wam stópki zaczną nagle wysyłać całe strumienie informacji o waszej całej aktywności. To jest nieuniknione. Natomiast jak wprowadzić regulacje, w stosunku do których RODO jest drobiazgiem wypracowania, a i tak jest nieprzestrzegane, przez nikogo jest nieprzestrzegane, bądźmy szczerzy, jest fikcją. Jak wprowadzić regulacje, żeby korporacje wypuszczające te wspaniałe wyroby i maherzy siedzący w internecie, też żeby dzisiejszej Krzemowej Doliny, nie śledziły nas was non-stop. Bo jeśli tak się stanie, to jakakolwiek, uwaga, prawo do intymności, prywatności, Konstytucja RP i traktat unijny i podstawowe akty ochrony prawnej staną się czystą fikcją. Nasze prawa staną się czystą fikcją. Kolejna rzecz. Sztuczna inteligencja, a problem deepfake'ów. Problem deepfake'ów, czyli na przykład tworzenia całkowicie zmontowanych filmów, gdzie pojawia się przykładowo moja twarz, twarz Tuska czy kogoś innego i kopulująca z osłem reszta. Przecież to już dzisiaj jest drobiazgiem. Tworzenie takich programów jest lajtem. Żadne demokratyczne państwo prawa nie wytrzyma zalania użytkowników w mediach społecznościowych totalnie i masowo czymś takim, w sytuacji, gdy coraz większa część ludzkości czerpie wiedzę o świecie z mediów społecznościowych. I ostatnie, prawa autorskie. Cenimy je dzisiaj, chronimy prawo podstawowe, pierwotne, twórcy do autorów. Chronimy też prawa pokrewne, wtórne, tłumacza, tego, kto tworzy opracowanie. Już dziś te programy szaleją. Na razie producent może strzelić, utwórz tam dla Maćka utwór inspirowany jego filmami, inspirowany Beksińskim, inspirowany Grabińskim, daje to fajne rezultaty. Ale, no tak, inspirowany to nie dobrze, ale przekład cudzego utworu, opracowanie, wariacja na temat danego utworu, co do zasady, słuchajcie, dziś wymaga zgody tego, kto jest twórcą utworu pierwotnego. Twórcy są bezradni wobec tego typu opracowań tworzonych przez sztuczną inteligencję teraz. I tu mamy jedno rozwiązanie tych problemów. Albo jako odpowiadających w sensie prawnym za wszystkie te problemy traktować twórców tych algorytmów, tylko zwróćcie uwagę na jeden problem. To są też algorytmy samouczące się. One, jeżeli będą mogły się same modyfikować, to twórca będzie mógł powiedzieć, że on nie odpowiada za to. A czy już odpowiada za to, że dał mu możliwość automodyfikacji? Widzicie, w co wchodzimy? Co więcej, cała masa serioznych prawników już teraz mówi o nadawaniu pewnym systemom AI osobowości prawnej. Mamy asystenci, asystentki, z którymi już ludzie chcą się żenić. Mówię zupełnie serio. Wirtualnych asystentów, asystentki, tacy trochę incelowate osoby mające problemy z nawiązywaniem relacji społecznych, chcą zawierać tu związki. Tu też jesteśmy na progu rewolucji i to są moje pytania. Ja nie znam odpowiedzi. Nie udaję, że znam. Dla mnie najważniejsza będzie ochrona prywatności, ochrona intymności w sytuacji tworzącego się internetu rzeczy i naszpikowania całego antropocenu, całej rzeczywistości ludzkiej urządzeniami podłączonymi do sieci. Bo inaczej jesteśmy w czymś, czego Orwell by nigdy nie przewidział. Takie widzę zagrożenia, takie pytania. Na razie w większości bez odpowiedzi, bo nie wiemy, co będzie. Ramen, ramen, ramen.